My jedziemy teraz do miejsca, które polecili nam znajomi. Droga donikąd pokazuje nam tam, że mamy jechać. A tam nawet drugi nie ma. Nie wiem, czy ty przyjedziesz przez ten most. Ten most to dosłownie dziurawy jest. No niesamowita historia i szczerze sami zaczęliśmy się zastanawiać. Czarne porzeczki. To miejsca, z których naprawdę trudno się wyjeżdża. Kto z was marzył o tym, żeby rzucić wszystko i coś w swoim życiu zmienić, ruszyć w świat, a może zaszyć się gdzieś daleko, na jakiejś wsi, w Bieszczadach? Być może nie ma na to funduszy, być może nie możecie się odważyć. Zapraszam was na film, który może zmienić wasze życie. My jedziemy teraz do miejsca, które polecili nam znajomi. Jest to człowiek, który pochodzi z Indii. Podobno ma tam jakieś tytuły, tam nie wiem, książę czy ktoś tam. I on zdecydował się ze wszystkiego zrezygnować. Jedziemy. Tutaj są straszne zakręty po prostu. Dobry asfalt, ale bardzo, naprawdę pies, duży. Pies. O, aż pies leci, słuchajcie. No, weź. Może już ją ratuję, już. Idź, bet. Straszne zakręty. Straszny przechył mamy. No ale już chyba koniec. Dalimy radę. Musimy zawrócić. Tam jest jakaś szopa taka, ja widzę w polu.
stąd. Dziurawy jest. Tutaj po środku niedźwiedź mówi, jest szyna. Mówi, że damy radę. No. Ja będę filmować. Nie wiem, jest płot. Może tam trzeba było najpierw zadzwonić albo napisać maila? Nie wiem, co to znaczy. Myślę, że to jest właśnie tam, to co widać. Nie wiem, czy widać na filmie, ale my widzimy, jakieś tam budynki są. Chyba zadzwonimy do tych naszych znajomych i się spytamy, co zrobić. Nie wiem. Tu znaleźliśmy jeszcze jedną drogę bliżej. Ale też jest brama. W ogóle wygląda, jakby tam nikogo nie było. No. Normalnie. Jakieś są samochody, więc ktoś musi tu być. Nie mam pojęcia. Gdzie? Tam. O, jest jakiś piesek. Halo. Idę na górę chyba, nie? Hello. 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 Guest. Hello. Guest. Yes. Hello. Welcome. Oh, thank you. Oh. Wait, no, I wouldn't take the dog. Yeah, we heard about you. Oh, you heard about me? Yes. Mieliśmy tu sytuację z psami. We haven't heard about dogs. But you didn't. Wait, no. You came with a car? Yeah, yes. We came with no, the car. Walking. Hello. Where did you come from? We're walking and we tired. No, no, but wait. Hello. Hello. Jak na razie psy nie zjadły Belli i zostaliśmy tutaj na noc, takżeśmy się tutaj urządzili w miarę możliwości jak najdalej tam od zabudowań, czyli tam, jak widzicie, te budynki. No, bardzo interesujący człowiek i chętnie byśmy tu zostali na dłużej. Ale ze względu na Belę, no to tak kurczę trochę nie bardzo, wiecie, bo te dwa psy, które wczoraj ten jeden tak ją tam zaatakował, to podobno są te łagodne psy, a jeszcze są dwa inne psy, które normalnie no, potrafią wiatr. No, tak za mną wypasają się bawoły. Teraz poszły sobie tam nieco dalej, a potem jak przyjdą bliżej, to spróbuję jeszcze pokazać. Bardzo fajne miejsce, ale też właśnie takie wnioski. Bardzo chcieliśmy tutaj przyjechać i zobaczyć, bo jakby częściowo to jest to, co my byśmy chcieli robić w przyszłości. Właśnie zawsze żeśmy mówili, że chcemy mieć gdzieś być z daleka od ludzi, tam jakiś chcemy mieć też konie i tak dalej, ale właśnie nie bardzo chcemy iść w kierunku zbyt dużej ilości zwierząt i tu żeśmy wczoraj właśnie rozmawiali,
że to jest duża odpowiedzialność, duża ilość pracy też oczywiście i wtedy już nie możesz być sam, nie możesz tego wszystkiego sam ogarnąć, potrzebujesz ludzi, potrzebujesz maszyny. A z tym wszystkim to idzie dużo kłopotów, wiecie, tym ludzie, ciężko jest znaleźć dobrych pracowników, ludzi, którzy by chcieli zostać w takim miejscu. My w ogóle lubimy ludzi, ale też lubimy być sami, tak, nie chcielibyśmy na przykład cały czas mieszkać z jakimiś innymi ludźmi, tak, więc fajnie tak sobie porozmawiać, bo wiecie, można sobie wyciągnąć wnioski. I generalnie ja jeszcze się muszę dowiedzieć trochę więcej, ale jak się dowiem, to wam wszystko poopowiadam. Dzień dobry. Piękne dziewuchy, piękne. A przepraszam, to jest jeden chłopak i dziewczyna. To jest chłopak, ten jaśniejszy, a tutaj ta ciemniejsza to jest dziewczyna. Tak. Tutaj z tej strony jest taras, winogrona rosną, tu mały warzywnik. Ostatnio bardzo mało tutaj padało deszczu. I wszystko jest troszkę wyschnięte, ale widać, że no kurczę, rośnie, nie? Popatrzcie. Rośnie. Ale trochę mam tutaj problem, jak wam wszystko pokazać. Czarne porzeczki. Ale aromatyczne. Słuchajcie, dzieciństwo się przypomina. Czarne poryczki. Tych to nie lubiłam zbierać, bo one trzeba zbierać po jednym, nie? Czerwone czy białe poryczki, co zbierasz takimi, wiecie, one na tej kiść, to szybciej szło, a czerwone tak po jednym, ale niesamowicie smaczne są. Pycha. Wow! This is cool! So this is basically for the guests usually when they come up and then they have the kitchen downstairs. I stay upstairs, so Yes, yeah. This is really cool! I had some Hungarians with their kids over there on a bicycle trip. And you know, everyone comes in, they wash their own dishes, they cook their own food, and they have a fridge and whatever. Wow, what a table! Wow! Yeah. That's for the queen! Super! Wow, this is really good! Now this is usually the room for volunteers. Uh-huh. Yeah. But this is the only room where I have like single beds. And usually the volunteers, if I have volunteers, they come stay in this room. Uh-huh. Because they have the kitchen and bathroom. Bathroom, kitchen. Wow! Super! Oh, this is brilliant! And so if you want a hot shower or something, just feel free. Okay, I might Because our tank isn't full, we didn't fill it up on the way. Yeah, just so we will use the shower. Wow. Ale to po prostu jest rewelacja. I've got one fresh rooms. I have just the guest rooms. Oh, very nice. And they go out to the back. I put showers in every room, so. And how the toilet works? Where does it go? It goes out in the back and it goes down to another septic tank at the back here. Oh. Here? Yeah. I got the water coming in this way also, and then it goes out to there and then down to the end there. I got one septic tank there, three things. But I don't use chlorine or things for the toilets because it kills all the bacteria. Yeah. And then every time I get a small dead animal or something, I chuck it in there. Because it eats the solids, you know? And as long as your bacterial is count is up in the set. A na górze on ma tutaj swoje mieszkanie.
które się ciągnie przez cały ten budynek, słuchajcie. Piękne. Wow. Kuchnia. Wow. I made that was a project that I did a couple of years ago. Look at the bloody bed. So cool. Super. Nie no, rewelacyjne mieszkanie. Piękne. Fajnie sobie to zrobił. Mam trochę bałaganik, no ale nie spodziewał się, że tutaj będziemy, wiecie, włazić i filmować, nie? Ja to czasem też mam tak wrażenie, że mężczyźni, jak są bez kobiet, to trochę czasem, no. Hey, what's up? Czarnuchu? Hmm? What? What? Bella skończyła swoje leżakowanie, bo musiałam ją zamknąć w samochodzie. Tak, już będziesz biegać. Idziemy na spacerek. No niestety nie było innego wyjścia. Trzeba było... Poczekajcie, a mogę powiedzieć coś? No, chciałam tylko powiedzieć, że ona była na porządnym spacerku rano, pobawiliśmy się z nią i tak dalej, a potem ona lubi sobie też pospać w ciągu dnia, jak wiele piesków, i po prostu włożyliśmy ją do samochodu, poczekaliśmy aż zaśnie, jak dziecko uspaliśmy i wtedy mogliśmy iść sobie tam pogadać, nie? No, patrz na niego, patrz na niego. No, no, no. My tutaj mamy zaprawę przed Afryką, bo to podobno jest jeden z tych bardzo agresywnych psów. My przed chwilą go żeśmy nakarmili, więc na razie jest ok, ale nie wiemy, czego się można spodziewać. Tak więc tutaj niedźwiedź stoi z kijem i pilnuje. A tam dalej poszła ta suka, która wczoraj się na nią rzuciła. I tutaj też u nas była. O, on sobie tam dojada jeszcze resztki. No nic to no. A Bella jest tu u mnie na kolankach, o. Pokaż się. Gówniarze. Wiesz? Igi, do domu, chodź. Ty nie, ty musisz zostać. No chodźcie do domu. No już. Bella też by chciała z nimi wszystkimi poharcować, ale nie, nie możesz. Ty zostań. Stay. Stay. Tak. A co ty, co, czarnuszko? Zostajesz z nami? Wait. Chodź. O, czarny, chodź. Szusz? Do domu, chodź. Chodź tu, chodź. Do domu. Poczekaj, poczekaj. Ty potem pójdziesz, tak. My pójdziemy swoimi ścieżkami. Tak. Pójdziemy swoimi ścieżkami. Bella trochę nie rozumie. Ona się ze wszystkimi psami chce bawić i do tej pory wszędzie... Szusz, szusz. Gdzie spotykamy jakieś psy bezdomne, różne, no to raczej nie mieliśmy takich niebezpiecznych sytuacji. Może czasem na początku nie są bardzo przychylne, ale potem bardzo szybko jest ok. Ok, tamten pies, nie wiem czy to widać, tam on idzie teraz do domu, a tą sukę z tymi szczeniakami niedźwiedź zabrał chwilę wcześniej. Tak więc wygląda na to, że będziemy mieli spokojną noc i jeszcze mogę ją wziąć na wieczorny spacer. Oh, that's
got a lot of torque, it's really nice, it's a nice bike. Shaft drive. Yeah. I just need a bit of attention. Well, you bought it here? I bought it a long time ago here. And I used to ride it, it had a sidecar, and then I left it somewhere, and then somebody stole the sidecar. Or they used the wheels, yeah, they took the wheels of the sidecar, and then they couldn't use it anymore. So I thought I'll just make a stand. Great, huh? No, it's fantastic. I was going to chrome it up a bit and give it to my youngest when he's 18, so I've got 2 years. Historia interesującego człowieka i interesującego miejsca. Kishin pochodzi z Indii, ale dawno w Indiach nie mieszka. Podróżował dużo, dużo po świecie, w różnych bardzo egzotycznych miejscach. I był też tutaj, przyjechał pozwiedzać Rumunię. Jeździł sobie konno tutaj ze znajomym i mówi, no pięknie tu jest, bardzo mu się ta okolica spodobała. Wtedy ten znajomy powiedział, wiesz co, ale tutaj niedaleko można kupić kawał ziemi. Ten kawał ziemi to okazał się były PGR z hektarami. I Kishin postanowił, że no co tam, spróbuję. Ponieważ to były publiczna posiadłość, to był przetarg, on w tym przetargu wziął udział i ten przetarg wygrał. I kupił. A wtedy, gdy on przystępował do tego przetargu, to były tu różne budynki gospodarcze i tak dalej. On w momencie, gdy on wygrał ten przetarg, to jego już tutaj nie było. Jak on tutaj przyjechał po paru miesiącach, to się okazało, że po prostu ludzie tutaj, no niestety, przykro mi, że to powiem, ludzie z tej wioski, bo ja rozumiem, że nikt z daleka tu nie przyjechał, tylko ludzie z okolic, jak się dowiedzieli, że ktoś, wiecie, jakiś obcy kupił, to po prostu rozebrali, co się dało, po prostu wszystko. Zostały po prostu takie pale, wiecie, jakieś tam kawałki ścian. Hi. Who are you? My name's Krishan. I am an Indian. I came to Romania about 22 years ago to work on a different kind of finance project here in Romania. And then I stayed, and now I'm a buffalo farmer in the middle of Transylvania. Tell me about the farm. Farm is we're right in the middle of Transylvania here, and without neighbors, I have about 120 hectares of land for my 150 buffaloes. And we used to milk them. But for a few years now, we've been seeing something in Romania, which is the exodus of workers from Romania into Western Europe. And we have ended up in a situation after the pandemic where we have no more workers in Romania. So we've come to a stage where we've stopped milking at the beginning of this year now. I still have the animals in the hills. And this is an organic farm, and I have a closed loop system of management where I don't bring anything in from the outside, and we use the manure to put back on the fields, and they only feed them with grass and nothing else, maybe some lucerne sometimes. Everything we grow here and we feed them, so it's a very natural way of farming the animals. The animals are outside most of the time, and they have access even in the winter to roam around if they want. So it was a nice idea. But without people, this place is actually too big to manage by myself. So
plan B is to try and downsize a little bit the number of animals and try and hang on for next year. But I don't see any possibility that the labor shortage will change in Romania. So the future of the farm is very, very subject to who I can find to work here. Honestly, it's a place which is a peaceful place. There's not much work in terms of hard physical manual labor. Sometimes somebody to be a caretaker, somebody to look after the place with me would be a brilliant, you know, it would be just, that would be the saving grace for the farm. But who? And yeah, it's something you can build on. There's tourism potential, there's a lot of stuff you can do here, but without people, you can't do anything anymore. No, niesamowita historia i szczerze sami zaczęliśmy się zastanawiać. No powiem szczerze, że jakby to było na innym kontynencie, to pewno nie zastanawialibyśmy się długo i skorzystali. To jest ogromna szansa, po prostu ogromna szansa. Można przyjechać tutaj, opiekować się zwierzętami. No wiecie, no nie, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Dla wielu osób na pewno jest to spełnieniem marzeń i wow, mam nadzieję, że ktoś z osób, które oglądają, skorzysta z tej okazji. Who would be the perfect candidate? Who are you looking for? A person that has the ability to survive on their own, the ability to think for themselves and to understand that somebody else isn't going to deal with those problems. We have to solve it ourselves. Somebody is not scared to be able to think clearly about the problem they see in front of them and not go to anyone else to help, for help. It's somebody that's self-sufficient and resilient and able and with the desire to think and build something for themselves. Mm-hmm. Can it be a couple? Couples are great. Mm-hmm. Anyone's great, actually. Yeah. But it has to be the right type of person. It has to be the person that wants the adventure of building their own life. Wants the is not scared of being able to live in a wild place surrounded by nothing, and is self-sufficient and able to be self-sufficient. What are your plans then? If you find the right person, what are you going to do? It depends on what they want to do. I mean, obviously I would hang around for a little bit to be able to, it'll take a bit of time to be able to understand what the farm is about and the potential. I would support whatever whatever happens here. I would support it. I don't really want to sell the farm, but I would support whatever the people that come with the ideas. I mean, it could be a horse pension for horses or tourism plus that. It could be an educational camp area. Anything. I would support that 100%. But I think it's time for me to move on and do something else. So I wouldn't really interfere with somebody that was, or a couple, or three or four people that wanted to get together and say, hey, listen, let's come and do something new. I would support that financially and with the contacts that I have in Romania. And then I want to circumnavigate the world, so I would like to buy a boat and sail around the world for a couple of years. Wow. Take a break. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany i chciałby zaopiekować się tym miejscem, i to używam właśnie słowa zaopiekować się, bo miejsce to po prostu potrzebuje kogoś z pasją. I to nie osoby, która chciałaby tu przyjechać na urlop. Nie kogoś, kto chce tu przyjechać, wiecie, na tam parę miesięcy. To jest długoterminowo. To ja nie mówię, że to koniecznie musi być do końca życia, ale przynajmniej 2-3 lata. Przynajmniej 2-3 lata. Przyjechać, spróbować innego życia i być może spełnić swoje marzenia. Włożyć tutaj trochę swojego serca. Nie trzeba wkładać pieniędzy, tylko swój czas i dobre chęci. To jest potrzebne.
like that. Here's Susie. Under your arm, like a little bit like that. Yeah. Good girl. Good girl. Good. Dziewczyny napiły się i idą na pastwisko. Ta farma ciągnie się aż tam pod te drzewa. Wszystko to dookoła, w jedną, w drugą stronę, w tamtą, za mną. Wszystko to jest, należy do tej farmy. A dziewczyny, to jest właśnie suczka, która ją napadła, słuchajcie. I teraz best friends po prostu, najlepsze psia psiułki. No, idziesz ze mną? No, pokaż się. Pokaż się. O! One są takiego samego wzrostu. A nie wiem, ile ona ma tygodni. Ale ona jest malusia jeszcze. Będzie ogromna. Chodź, idziemy. O, zmęczyłaś się? Gorąco, nie? W tym futrze. Chodź. No. Pokaż nam się. O. Chodź, idziemy, chodź. Tak. Onion? Mm-hmm. Wait, I'll give you two. Two, yeah. Two. Yeah, and then you can chop that up. Okay. Not fine. Okay. Just the half and then... Okay, okay. I'll show you... Don't you have a smaller knife? I do. It will be easier. This small? Yes, perfect. Thank you so much. So, basically what I want, I'll show you. No, but I got it. This? Uh-huh. Just get the thing off, okay? And I want I think I will manage. Come on. Wait a minute, but there has to be cut. The cut has to be good, because otherwise it's to be cut your way. No, not my way, because you don't want to dice it. So what I want, I'll show you what I want. Okay, this is what you want. That's what I want. Okay. I want like this. Okay. Because it's a long strand. Mm-hmm. Because you don't have the long strand, it's a different thing. Yeah? So I want long pieces like that. Okay, I'll try. Okay, so just like cut it in half and then... Gotujemy razem i czuję się jak uczennica, bo on jest szefem, takim prawdziwym szefem, miał restaurację i w ogóle zna się na gotowaniu, tak więc może się coś nauczę. I'll put it all in so that you can, all the rest of that. Mm-hmm. And then, that's done. Mm-hmm. It'll boil. Tutaj poszła puszka pomidorów, takich wiecie, pomidorów z puszki. I jeszcze jedno, jakby tyle co się mieści do puszki. I got chilies in there, I got garlic, I got things.
but it's just basically in garam masala, which is a mix of five spices. Tak więc tu mamy garam masala, przyprawę, sól, pieprz, ogromną ilość czosnku i imbiru, który zblendowałam. No i wcześniej sok z cytryny. Mix, mix. And a little bit. Give me 2 or 3. And also some more of this the mix, this one here. Okay, that's good. That's good. I need more of this. This one. What? This. Mm-hmm. Yep. Okay. It's paprika, chili, and other things. Cinnamon, that kind of stuff. Oh fuck me, man. Like it? Oh yeah, fuck. And this is the raita. It should have more things. Let's try that. Shit. And then this. And it's like being home. Not hot, but it's because it's... Ryż, słuchajcie, jest niesamowite. Wszystko jest niesamowite, wiecie co? And we're waiting for Mary's chicken. I teraz idziemy zobaczyć, czy kurczaki się już upiekły. No, zaraz obok nas, tutaj na gnieździe, jest bociek, wdowiec albo wdowa. Bo wiecie, że boczki mają jednego partnera na całe życie i on jest sam lub sama. Na takim gnieździe mizernym. Na takim gospodarstwie to zawsze jest coś do zrobienia i teraz okazało się, że te drzwi spadły, ale cicho. Niedźwiedź pomaga naprawić drzwi, które jeden z pracowników po prostu wyłamał. Tak więc zawsze jest coś do zrobienia na takiej dużej farmie. A rąk do pracy brakuje.
są miejsca, z których naprawdę trudno się wyjeżdża, no ale nawet, wiecie, my zastanawialiśmy się, to bardzo była kusząca propozycja, żeby zostać tutaj i zaopiekować się tym miejscem, ale stwierdziliśmy, że to dla nas po prostu nie jest dokładnie to, co my byśmy chcieli robić. Nieodpowiednie miejsce, nieodpowiedni też czas, bo chcemy jeszcze trochę pojeździć. Dostanę dary na odchodne. Co mamy? Miód? O! Wow! Really difficult to say goodbye, you know? We'll see you again. Thank you very much. We'll see you on the other side of the world. Keep in exactly. touch. Keep in touch. And then it will be our farm. Much smaller though. But send me the link to that where you're posting. Of course. Yeah. Of course. And I see you somewhere. When I somewhere. See you. Yeah. Yeah. It's good. Maybe here, you never take fucking care, know. Yeah, take care of it. And maybe we'll find somebody, maybe. Or not, then I'll be on the other side. A wczoraj wieczorem porozmawialiśmy trochę o życiu. I też no, przeszedł, bo to się nie da, po prostu przeszedł też temat dzieci. On też ma nastoletnie dzieci, z którymi nie ma najłatwiejszych relacji. No i oczywiście pytał się o naszą sytuację i tak, wiecie, bez wchodzenia w szczegóły, powiedzieliśmy mu tylko, że no była tragedia i po prostu no takie rzeczy się potoczyły po prostu tak z moim synem i to totalnie nam podcięło skrzydła. A on wtedy powiedział, a może to właśnie dało wam skrzydła?